Pan Dobromir Sośnierz, bardzo proszę. No to, co pani Żykowska mówiła, to jest bez sensu trochę, no bo pani mówi, że jeśli zapłacą mniejszy dochodowy, to sobie to i tak wyrównają w VAT-cie, więc zapłacą finalnie tyle samo. No nawet gdyby tak było, to lepiej zapłacić VAT, bo to znaczy, że coś kupiliśmy, więc mamy oprócz tego, VAT że płacimy, dlatego, że coś kupiliśmy. Więc kupujemy, a dochodowy to za nic płacimy. Tak więc jeśli nawet zapłaciłbym tyle samo dochodowego... No tutaj będzie dyskusja fundamentalna. Podatek dochodowy płacimy z jakiegoś powodu. Nie dostajemy żadnego ekwiwalentu w momencie usługi płacenia, publiczne tak? Na przykład. Ale to samo możemy dostać w przypadku VAT-u, tak? No mówimy to, co się zmienia w przypadku, jeśli zapłacilibyśmy większy dochodowy, a większy VAT. No, jeśli nie wydamy tych pieniędzy na zapłacenie podatku dochodowego i zamiast tego coś sobie kupimy i finalnie zapłacimy tyle samo, ale w VAT-cie, tak? No to znaczy, że mamy oprócz tego, że te podatki wydaliśmy w tej samej kwocie, to jeszcze mamy jakieś przedmioty, które sobie kupiliśmy. Czyli panu się to podoba, ale nie widziałem tego po głosowaniu w Sejmie. Ewidentny zysk w tym przypadku, tak? Nie, no to jest cały pakiet tam rozwiązań, więc to tam entuzjazmu wielkiego nie ma, ale rzeczywiście no, część tych zmian wydaje się zdroworozsądkowa, w tym sensie, że dużo musiało się zmienić, żebyśmy wrócili do prostych rozwiązań, które można było wdrożyć na początku, czyli po prostu obniżyć podatki. Fakt też jest taki, że jeśli ten podatek dochodowy już wcześniej był, raczej jego sensowność była wątpliwa, bo wpływy do niego są niewielkie, koszty ściągania duże, komplikacje, które powoduje ilość biurokracji, którą niesie do gospodarki jest ogromna, a teraz jeszcze bardziej go obniżamy, to już może trzeba było zlikwidować w końcu ten dochodowy, o czym mówimy od lat i zastąpić go podatkami pośrednimi, jeśli już w tę stronę idziemy, przynajmniej w stosunku do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, bo tamci to prowadzą ten VAT, jakby ten PIT, ten, czy CIT spełnia rolę uszczelnienia VAT-u, tak, no, żeby się opłacało VAT odliczać, no to ten PIT czy CIT może być potrzebny, natomiast w przypadku zwykłych ludzi to w ogóle nie. Myślę, że moglibyśmy go sobie już podarować, jeśli on jest 12%. Pan Dobromir Sośnierz, Konfederacja. No pan senator mówił tutaj o tym, że to tam... Pan Dobromir Sośnierz ma tu wykres taki. Wykresik, zobaczmy sobie. To jest wykres inflacji. Słuchaczom w radiu, to jest inflacja, tak? Tak. I to on się kończy na 2021 roku. Tu w ogóle nie ma... Mówimy o sytuacji sprzed wojny, inflacja prawie 8%. Zaczyna się nieźle, też chciałam tu przypomnieć. Widać, że cały okres rządów PiS-u to systematycznie rośnie. To nie jest żadna putinflacja, jak starych... Ale pan poseł powiedział, pan senator, przepraszam, powiedział o elementach krajowych inflacji. Tak, ale mówił, że jednak, bo to wszędzie tak musi być i tak dalej, to czynniki zewnętrzne. Tak jest. Oczywiście one się też trochę dołożyły, tak? Wiadomo, ale jak widać, te czynniki inflacyjne musiały działać w Polsce dużo wcześniej i mają rodzime pochodzenie. Bo pan w czasie wystąpienia w Sejmie porównał tę sytuację ponowny wybór Glapińskiego do komedii z Leslie Nielsenem. No nie, to wystąpienie pana Ćwika, które było komiczne, tu widzieliśmy tylko fragment. Ministra prezydenckiego, tak. Tak, który opowiadał, że nie, no przecież wszystko jest w porządku, no mi się przypomniało rzeczywiście scena z Nagiej Broni, gdzie tam wybuchają jakieś fajerwerki, tam jakieś wybuchy za Leslie Nielsenem i on tam mówi, że nie, proszę się rozejść, nie ma na co patrzeć, prawda? Niestety jest na co patrzeć, to jest pożar po prostu, tak? Pan Ćwik przemawia na tle pożaru inflacyjnego i mówi, nie, no średnio w sumie z tych całej kadencji pana Glapińskiego, no to jest nie najgorzej, nie? No, można się zawsze tak pocieszać, no ale generalnie jest słabo, tak? No, oczywiście, że inne kraje również robiły te same złe rzeczy i cierpią te same, no nie dokładnie te same, ale podobne konsekwencje w tej chwili, czyli kraje, które puszczały puste pieniądze, próbowały zasypać pieniędzmi ten kryzys, no to mają podobne efekty. Czy można było tego uniknąć? Bo to jest trochę obwinianie rządu za to, że przeprowadził lepiej, gorzej, przeprowadził, no te tarcze pomocowe w czasie COVID-u na przykład, prawda? No, były takim pustym pieniądzem danym firmom. Nie? No można było. Można było nie zamykać gospodarki i nie drukować pustych pieniędzy. Od początku o tym mówiliśmy. Przy pierwszej czy drugiej tarczy ja z tym mówiący dokładnie powiedziałem, że to się skończy inflacją. I nic. I robili to dalej. Ale to wszyscy za tym głosowali. Też, bo ci się wszyscy teraz wyłączają. Zaraz pana, głosowali za tym. Zaraz pana Adama Jarubasa, chociaż z europosłem. Zaraz zapytam. Obóz władzy w głosowaniu nad Krajowym Planem Odbudowy. Tylko dzięki Lewicy te pieniądze zostały Polsce zagwarantowane i możemy je uzyskać od samego początku, o tym mówiliśmy, kiedy spełnimy wszystkie te wymogi stawiane przez Komisję Europejską. I te wymogi to nie są tylko te dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, to też te mówiące właśnie o przywróceniu niezależności KRS-u. I tutaj, Europejska, my nie oddaliśmy kompetencji nie żąda dotyczącej już. Nieprawda to jest, dotyczącej regulacji polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, ale w traktatach mamy
przepis mówiący o tym, że wszystkie kraje zobowiązują się zachować praworządność, a ta między innymi obejmuje niezależność sędziów. I ta niezależność właśnie w tym momencie pozostaje kwestią dyskusyjną, jeżeli ci sędziowie wybierani przez NeoKRS są powoływani właśnie w ten sposób, że NeoKRS składa się tylko i wyłącznie z reprezentantów aktualnej władzy. Ale nie zostało to zmienione w ostatniej chwili i to jest zgodne z konstytucją niemiecką. A my mamy konstytucję polską, panie pośle. I nie możemy się odwoływać do niemieckiej, szczególnie w pańskich ustach. To jest trochę kuriozalne. W tej konstytucji polskiej też nie jest napisane, kto tych 15 ma wybierać, bo pani się tego tam doczepiła. 187 artykuł 4. Że jest wybierane spośród... Właśnie jeszcze nawet się upewniłem, że teraz zanim się dorwałem do głosu, to się upewniłem. Tam nie jest napisane, kto wybiera spośród tych 15, spośród sędziów Sądu Najwyższego. To jest interpretacja. To jest taki prawny, spór o interpretację konstytucji w sprawie KRS-u. Dokładnie. Komisja Europejska już nie żąda zmian w KRS-ie, tak formalnie. Generalnie najkrócej powiedziałbym, że wszyscy nie macie racji, tak? We wszystkim, co tutaj było do tej pory mówione. To zamykamy program. Pan Dobromisław się zakończył program. Jeszcze 3 minuty. Pieniądze, nie każde pieniądze są warte wzięcia. Znaczy, czasami to się nazywa prostytucja, jeśli ktoś uważa, że... Ale panie Boże, chwilę. Każde pieniądze na każdą cenę. Panie Boże, to znaczy co, że KPO jest prostytucją? Przepraszam. Jeśli się oddaje kompetencje nad własnym krajem w zamian za pieniądze, to tak. No dobrze, Niemcy przegrali dwie wojny światowe i muszą się pogodzić z tym, że nie będą w Polsce rządzić. Okej, ale to chcę pana dopytać, czy te zmiany, drodzy państwo, czy te zmiany, które obóz władzy jest gotowy przeprowadzić, czyli Izba Dyscyplinarna do likwidacji, to jest to uleganie? To jest ta prostytucja? Dlatego powiedziałem, że wszyscy nie macie racji. Oczywiście od początku Izba Dyscyplinarna, no był zły pomysł. Ale tak? Ja już pytam konkretnie, to co teraz robi obóz władzy, powód, dla którego to robi, jest właśnie taki. No nie chciałem tego tak dobitnie mówić. Jak pan teraz to mówi, ale tak, no generalnie jeśli się z tego powodu zmienia ustrój sądów, że jakiś zewnętrzny ośrodek władzy na nas to wymusza. Panie pośle, wymusza. Panie, czym jest ustrój sądownictwa? No tak, no jeśli likwidujemy Izbę, jeśli likwidujemy Izbę, czyli ale się zrobił gwar. Panu posłowi chodzi o to, że jeżeli bierzemy pieniądze za zmiany w własnym systemie prawnym, no to nas... No to już nie jesteśmy krajem niepodległym, jesteśmy wasalem po prostu w tym momencie. Adam Jarubas... A swoją drogą te reformy były głupie i oczywiście, że należało to zrobić inaczej, no ale na pewno nie z tego powodu. Adam Jarubas, Polskie Stronnictwo Ludowe, bardzo proszę. Drodzy państwo, Adam Jarubas... Nie należy brać tych pieniędzy, są puszcze pieniądze.